Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie, często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom po długiej przerwie. Wielka przyjemność. Dr Mateusz Piątkowski, czyli rozmawiamy o prawnym aspekcie stosunków międzynarodowych. Zachęcam do naszych poprzednich rozmów. Pamiętam, rozmawialiśmy chyba ostatnio o Izraelu, o państwowości izraelskiej. Dzień dobry, Mateusz, ukłaniam się nisko. Dzień dobry, dzień dobry, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie. Zawsze wielką radością tępuję w podcaście. No i cieszę się, że mogę być jeszcze raz, chociaż z drugiej strony nie cieszę się, że niestety znowu jest powód. No tak, zamiast rozmawiać o tych pozytywnych politycznych aspektach prawa międzynarodowego, spotykamy się, żeby rozmawiać o tych trudnych relacjach, trudnych sprawach na Bliskim Wschodzie. Przyznam, że jako laik, osoba, która nie zna realiów kodeksów, nie, zna, nie jest wdrożona w ten system prawny, te ostrzelanie Izraela terytorium niepodległego państwa, Libanu, wydaje się już. Krokiem, krokiem za dużo, to znaczy czymś, czymś co, co, co jest jednak jakimś przekroczeniem jakiejś granicy. A z innej strony każdy ekspert, który zna realia Bliskiego Wschodu, wie, że południowy Liban jest no, trochę takim państwem w państwie. No i tutaj oddaję głos ekspertowi, co mówi na ten temat prawo międzynarodowe. No właśnie patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to pojawia się takie pytanie. Po pierwsze, o w ogóle znaczenie prawa międzynarodowego. Ostatnio w jednej takiej pozycji um, przeczytałem taką argumentację, kiedy prawo międzynarodowe wpływa rzeczywiście na postępowanie państw. I ono może wpływać w sposób hamujący, budować restrykcje. To na pewno się nie dzieje na Bliskim Wschodzie, ale może też budować jako narzędzie uzasadnienia pewnych działań. I tak naprawdę my obserwujemy proces, w którym każde działanie każdego państwa na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza tych najbardziej Zaangażowanych i tych, o których najczęściej mówimy, zawsze ma za sobą komponent samoobrony. Samoobrona jest jednym z dwóch wyjątków od zakazu użycia siły w Karcie Narodów Zjednoczonych. Pierwszy to działanie Rady Bezpieczeństwa ONZ, a drugi właśnie działanie w samoobronie. I właśnie kwestia działania w samoobronie, powoływanie się na artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, czy, czy w ogóle bardziej na, na prawo do samoobrony jako takie, towarzyszy i w stronie izraelskiej i stronie irańskiej. Strona izraelska właśnie podnosi tą kwestię tego, co dzieje się w Libanie. Że w Libanie na terytorium suwerennego państwa, które oczywiście jest państwem słabszym, ale jest w prawie międzynarodowym, mamy tą zasadę suwerennej równości państw. Każde, nawet najmniejsze państwo na świecie ma takie same spektrum praw i obowiązków. Każde może oczekiwać, że inne państwo będzie szanowało jego granice, jego integralność terytorialną, jego suwerenność. Problemem Libanu jest oczywiście obecność Hezbollahu, zorganizowanej grupy niepaństwowej, która nie jest powiązana efektywnie z Libanem. To znaczy Liban, Beirut nie wydaje poleceń Hezbollahowi. To bardziej byśmy wskazywali, jak mówią eksperci na Teheran. Ale jednak ta grupa działa na terytorium tego państwa i z terytorium tego państwa no, dokonuje pewnych szkód i ataków na terytorium państwa sąsiedniego, jakim jest Izrael. I tu się pojawia zagadnienie... Właśnie związane z tym, w jaki sposób państwa reagują, mogą reagować, jakie szukają uzasadnienia prawnego. Problem tak naprawdę. Uruchomił się, on gdzieś tam na łach prawa międzynarodowego istniał zawsze, bo patrząc na kartę Narodów Zjednoczonych, karta stanowi w ten sposób: Samoobronę można wykonywać tylko w razie napaści zbrojnej. I ta napaść zbrojna powinna pochodzić ze strony państwa. Ale kartę napisano w 1945 roku, gdzie nie było zjawiska światowego terroryzmu, gdzie nie było zjawiska. Właśnie sytuacji, to znaczy one w jakimś stopniu istniały, ale one nie były aż tak dotyczące całego świata, jak to, co się zwłaszcza wydarzyło po 11 września 2001 roku, gdzie międzynarodowy terroryzm, który nie uznawał granic, przyjmował sobie, szukał sobie takich bezpiecznych schronień wśród tak zwanych państw niezdolnych bądź niechętnych. Tu rodzi się tak zwana doktryna unwilling or unable, czyli są pewne państwa, które są. Niezdolne, na przykład Liban, raczej można zaliczyć do państwa niezdolnego do walki z terroryzmem czy jakimiś grupami radykalnymi, które wywołują te szkody w rozumieniu transgranicznym, bo jest państwem słabym, bo nie posiada dostatecznej sił zbrojnych, bo nie jest po prostu w stanie skutecznie tej grupy rozbić, bądź też grupa państw niechętnych czyli w pewnym sensie tolerujących fakt obecności tej grupy, mających być może jakieś środki do pozbycia się jej z terytorium, ale z jakichś powodów po prostu uzasadniających, że utrzymywanie takiej grupy jest w ich interesie. Takim państwem niechętnym zawsze był traktowany Afganistan za czasów rządów talibów, co ostatecznie doprowadziło po 11 września do interwencji amerykańskiej w tym państwie i w ten sposób rozpoczyna się ten cykl doktryny unwilling on or unable. Są państwa niechętne bądź niezdolne do walki z terroryzmem w związku z tym nie mamy wyjścia, musimy sami. Działać. Nie działamy niejako wtedy przeciwko państwu na terytorium, którego ta e, grupa działa, tylko bardziej skupiamy się na ataku tej grupy, no ale siłą rzeczy dokonujemy kroków zbrojnych na terytorium tego państwa, e, na, e, dokonujemy aktów walki e, w przestrzeni powietrznej tego państwa czy na morzu terytorialnym. No i oczywiście to budzi, e, budziło bardzo duże kontrowersje doktrynalne, ale z drugiej strony, tak naprawdę po 2001 roku możemy mnożyć przykłady sytuacji, w których ta sytuacja, w której tak doktryna zaczyna być uzasadniana. E, patrząc klasycznie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości mówi tak, no, klasyka mówi tylko o napaści zbrojnej ze strony państwa. Co wtedy, kiedy właśnie mamy zorganizowaną grupę zbrojną? Przykłady mamy przede wszystkim związane z ISIS, gdzie wtedy również Rada Bezpieczeństwa ONZ afirmowała obecność tego, że afirmowała w pewnym sensie operację przeciwko ISIS, mimo że ISIS działa przecież na terytoriach dwóch suwerennych państw. I e, Syrii i Iraku. Irak w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu zgodę wydał na działanie sojuszników. No, Syria nie, ale jednak państwa, po, zwłaszcza po ataku z Paryża 2015 roku, zaczęły w swym języku dyplomatycznym stwierdzać, że my wykonujemy prawo do samoobrony. I tak naprawdę tutaj Izrael, który oczywiście nie jest to pierwsza izraelska operacja w Libanie, pamiętam, 2006 rok i dokładnie tę samą narrację. Jest grupa zbrojna dokonująca aktów zbrojnych na naszych terytorium. musi Musimy na te akty odpowiedzieć, i no, w pewnym sensie był to kolejny przykład tej praktyki państw praktyki, która może mieć ten charakter prawotwórczy, bo źródłem prawa międzynarodowego nie jest tylko traktat, ale też jest również prawo zwyczajowe. Mało tego, obok traktatu może istnieć prawo zwyczajowego, czyli obok kardy Narodów Zjednoczonych i jej zakresu samoobrony musi i może istnieć też prawo zwyczajowe. Tylko samoobrona ma swoje parametry, ponieważ jest to wyjątek od użycia siły, to raczej wyjątki traktujemy za czyli po pierwsze, powinna być zawsze niezbędna i proporcjonalna. No i teraz główna krytyka działań Izraela w stosunku do Hamasu, że oczywiście większość państw, w tym Polska, stwierdziły, że no trudno byłoby też zaprzeczyć, że Izrael nie ma prawa do samoobrony. Obojętnie, z czego to wynika, bo to jest tajemnicze. Jak na przykład czytam stanowiska nasze, na, naszej głowy państwa, czy, czy naszych przedstawicieli na onz Poland Recognize Israel right to self-defense. Kropka. I to jest kalka z wielu jakby podejść w tej mierze. To, co jest krytykowane w tym zakresie, to czy to działanie w samoobronie było działaniem proporcjonalnym i większość ekspertów uważa, że tutaj Izrael przekroczył te ramy Jus Ad Bellum w tej mierze. Natomiast w odniesieniu do Hezbollahu oczywiście ta sytuacja jest jeszcze bardziej złożona, bo to są jakby konflikty, które trochę są ze sobą powiązane. Niemniej, no jakby niestety jesteśmy w tej fazie jakby stosunków międzynarodowych, w których akurat prawo międzynarodowe jest to bardziej narzędzie do uzasadnienia Pewnych działań, niż ma wymiar hamulcowy. Podpowiedz mi, proszę, bo wiem, że też ONZ znalazł się na celowniku samego Izraela. Tam relacje nie są ostatnio zbyt dobre. Oczywiście, natomiast jakiekolwiek spektrum, mamy oczywiście państwa globalnego południa, które bardzo stoją za kwestią palestyńską, które dążą do, stawiają, próbują postawić Izrael jako państwo przed Trybunami, do Trybunem, międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, prawa ludobójstwa z powództwa Republiki Południowej Afryki, gdzie trzykrotnie wydawano już środki tymczasowe w sprawie izraelskiej, których Izrael nie wykona. No, w ogóle na tej sprawie blisko wschodniej widać doskonale ten podział pomiędzy tym globalnym południem a zachodem. To doskonale to widać na niektórych głosowaniach. Też widać to w, do, w odniesieniu do sprawy ukraińskiej, gdzie dochodzi do pewnego odwrócenia. Można byłoby sobie jakby sobie spojrzeć na pewne mapy w sprawach związanych z Ukrainą, zwłaszcza tych technicznych głosowaniach, a w sprawach związanych z Palestyną i Izraelem. To liczba tych, którzy zapalają się na czerwono i na zielono jest jakby, zmienia się jeden do jednego, tak? Czyli widzimy tą olbrzymią asymetrię. Być może przesadzam, bo też nie jest tak, że wszyscy w świecie zachodnim są tak absolutnie proizraelscy. Są też państwa, które w naszym regionie, które głosowały na przykład za tutaj niejako członkostwem Palestyny Organizacji Narodów Zjednoczonych, tym pełnoprawnym, i raczej, raczej ta grupa państw, która jest przeciw, jest już naprawdę niewielka. Ale cały czas są tam Stany Zjednoczone, stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, i no to jest protektor Izraela. Co tu dużo ukryć, w związku z tym możliwości oddziaływania poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych na działanie Izraela, a z drugiej strony też oddziaływanie bo też musimy sobie powiedzieć prost, oddziaływanie na drugą stronę tego sporu. Przede wszystkim Iran w tym zakresie też jest ograniczony, bo za Iranem stoją przede wszystkim Rosja, a gdzieś stoją Chiny. Czyli w tej układance strony sporu mają dużych sojuszników, którzy przynajmniej w tej płaszczyźnie prawnej mogą storpedować te ewentualne akcje czy też sankcje. Co też nie oznacza do końca, że jakby te naruszenia prawa międzynarodowego system jest zdecentralizowany. W związku z tym przestrzeganie prawa międzynarodowego też jest zdecentralizowane i należy do państw. Jeżeli um, na przykład no, Izrael nie wykonuje orzeczeń wynikających ze sprawy, um, sprawy dotyczącej naruszenia konwencji o karaniu zapobiegania zbrodni ludobójstwa, na przykład Holandia, sądy holenderskie wskazały, że jednak, um, z uwagi na ryzyko to warto podkreślić z uwagi nie to, że stwierdzały fakt, ale z uwagi na ryzyko naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego nie będą wysyłane części do samolotów F-35. Więc to jest taki sposób reagowania na, na to, co się dzieje, ale jak najbardziej tej kolejności, Efektywnej reakcji nie ma się w tych parametrach tego konfliktu spodziewać, bo taki jest system, tak jest ułożona Rada Bezpieczeństwa ONZ i każda ze stron sporu ma swojego protektora w postaci stałego członka Rady Bezpieczeństwa. Czyli y, mówiąc wprost, Izrael może więcej. To jest y, oczywiście patrząc prawnie, generalnie każde państwo powinno mieć taką samą możliwość robienia tego samego, to znaczy w takim sensie, że mogą działać w granicach prawa międzynarodowego. E, czy Izrael może więcej w tym zakresie, to jest oczywiście kwestia tego, czy, czy może i czy powinien robić więcej, bo to są jakby e, e, dwie, e, dwie różne rzeczy. Na pewno, e, jakby jeżeli mówimy o jakiejś międzynarodowej reakcji, to ta międzynarodowa reakcja w stosunku do działań Izraela, jak niestety też w stosunku na przykład do Rosji. No już tym bardziej stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, jest siłą rzeczy ograniczona. Tak, tak naprawdę ogranicza się do tego, co państwa sądzą o tej sytuacji, a państwa, a państwa mają bardzo zróżnicowane tutaj do tego podejście i to, to jest decydujące, jak, jak reagują państwa. Część państw zgłasza sprawy do trybunałów międzynarodowych, część państw sankcjonuje transporty wojskowe, część państw przechodzi obok tego obojętnie, i to jest niestety też jakby pokazuje no, to samo, gdzie widzimy w kontekście agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Są państwa, które bardzo wspierają Ukrainę, są państwa, które są jedynie życzliwe, i są państwa, których, dla których ta inwazja jest całkowicie ambiwalna. Pętna. Też musimy to niestety na to zaakceptować. Tak to wygląda. Niestety żyjemy w takim okresie, w którym te żywotne interesy państw są przedkładane nad restrykcje wynikające tylko z prawa międzynarodowego i bardziej prawo międzynarodowe, wracając do tej myśli na początku, jest stosowane jako uzasadnienie pewnych kroków, a nie jako hamulec czy bezpiecznik. I kawa na ławę, czy komuś się to podoba, czy nie? Dura, lex, sed, leks. dr Mateusz Piątkowski, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronate. Do usłyszenia!